Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym porozmawiać z Państwem na temat coraz bardziej napiętych stosunków polsko-żydowskich, ale w szczególności o tym, co w tej trudnej sytuacji, która staje się coraz trudniejsza w świetle ostatnich wydarzeń, co mogą robić władze polskie, aby przeciwstawiać się już nie tylko takiej antypolskiej propagandzie, ale i konkretnie tym żądaniom żydowskim dotyczącym majątku wartości 300 miliardów dolarów, jaki rasiści żydowscy sobie winszują od Polski. Zachęcam Państwa jednocześnie bardzo serdecznie do subskrybowania kanału Capital Media, kanału niezależnego, na którym można bez cenzury zewnętrznej, jakiejś wewnątrzredakcyjnej czy odgórnej, szczerze i dość dogłębnie rozmawiać o sprawach, które nas wszystkich nurtują. Chciałbym skoncentrować się dzisiaj na środkach obrony, jakie w moim przekonaniu mają polskie władze obecne, aby się tym roszczeniom całkowicie bezpodstawnym przeciwstawiać. Pisałem o tym w swojej niedawno wydanej książce przez wydawnictwo Capital Book Ukryta wojna, kapitulacja, polityka polska wobec żydowskiego rasizmu. To, o czym dziś będę mówił, stanowił jeden z wątków tej książki, która ma także i inne wątki, mianowicie zawiera historię judeopolonii, prób realizowania judeopolonii w Polsce. Zawiera też wątek omawiający siłę i strukturę żydowskiego lobby politycznego w Ameryce. Zawiera też wątek poświęcony powstaniu państwa Izrael, co jest w Polsce nie do końca i chyba niezbyt gruntownie znane. Jest również i ten wątek, o którym teraz chcę Państwu powiedzieć nieco szerzej. Otóż w moim przekonaniu, chociaż żydowskie lobby polityczne w Ameryce jest bardzo silne i ma wpływ na politykę amerykańską, Polska wcale nie jest bezradna na gruncie międzynarodowym i wewnętrznym wobec tych żądań. Władze polskie mają instrumenty, którymi mogą się przeciwstawiać tym żądaniom. Te żądania nabrały dużej mocy, że tak powiem, na gruncie propagandowym, propagandy antypolskiej. Otóż możemy się na tym gruncie również dobrze im przeciwstawiać. W jaki sposób? Przede wszystkim uważam, że władze polskie powinny sprawę tych roszczeń poruszyć na forach międzynarodowych, to znaczy na forum ONZ-u w Nowym Jorku i na forum Unii Europejskiej w Brukseli. Trzeba tam, aby polscy przedstawiciele Polski, polskich władz, śmiało i odważnie, głośno powiedzieli, że są to żądania oparte wyłącznie na rasistowskich uroszczeniach. Takie jest źródło i taka jest podstawa i nie mają żadnej podstawy prawnej. Opinia międzynarodowa przyjmie takie wyjaśnienie Polski, ponieważ w wielu krajach na świecie opinia międzynarodowa jest też tłumiona przez żydowskie media, ale słowa prawdy do niej docierają. I takie przeciwstawienie się tym żydowskim roszczeniom na gruncie międzynarodowym jest w moim przekonaniu niezbędne przez polską dyplomację i przez polskie władze. Co więcej, takiemu postawieniu tych spraw w Nowym Jorku, w ONZ-cie i w Brukseli powinna towarzyszyć szeroka akcja dyplomatyczna także innych polskich dyplomatów w innych stolicach Europy i świata. Oni powinni ten sam temat podnosić każdy na własnym podwórku, tam gdzie ich polska dyplomacja postawiła. I trzecia sprawa. Władze polskie powinny niezwłocznie odwołać się do Polonii, gdziekolwiek ona żyje, a najliczniejsza jest w Stanach Zjednoczonych i tam jest dość silna, prawie 10 milionów Polaków. I tam władze polskie powinny mobilizować tę Polonię w tym właśnie duchu i w tym kierunku, żeby się tym żądaniom na gruncie amerykańskim przeciwstawiała. Odnoszę przykre wrażenie, że władze polskie do tej pory tłumią ten zdrowy głos Polonii amerykańskiej, zamiast go wspomagać i wspierać. Wreszcie, proszę Państwa, nie jesteśmy wcale bezradni, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną krajową. Mamy tu instrumenty. Dam przykład. Jest Najwyższa Izba Kontroli. No, co by się stało, gdyby władze polskie powierzyły Najwyższej Izbie Kontroli skontrolowanie procesu przekazywania majątku gminom wyznaniowym żydowskim? Wiadomo, że od 1997 roku w trybie administracyjnym trwa przekazywanie majątku polskiego gminom wyznaniowym żydowskim, które są nieliczne w Polsce i niewiele osób grupują. Otóż dochodzą sygnały, między innymi magazyn Forbes pisał o tym, że ten majątek jest używany niezgodnie z przeznaczeniem, a rzekomo jest przeznaczony na cele religijne.
Wydaje mi się, że rząd polski powinien zlecić taką wszechstronną kontrolę i głęboką tego procesu przekazywania tego majątku i zobaczyć, jak on naprawdę wygląda, ile tego majątku przekazano, jakiej wartości majątek został przekazany, jakie potrzeby, czyli jak liczne są te gminy wyznaniowe żydowskie, krótko mówiąc, ilu osobom ten olbrzymi majątek został przekazany, czy on nadal służy potrzebom religijnym czy zupełnie innym. To leży w gestii polskiego rządu. Byłby to wyraźny sygnał ostrzegawczy wobec tych żydowskich rasistów, że z Polską na wszystko sobie pozwolić nie można. Dalej. No, wiemy również, że rząd polski przekazuje subwencje, dotacje dla instytucji żydowskich działających w Polsce. Czy są to uzasadnione dotacje i subwencje? Czy naprawdę mniejszość na przykład litewska, czy mniejszość białoruska w Polsce, a przecież z Litwą nas wiążą wielowiekowe, dobre tradycje państwowości. Na Ukrainie mieszka bardzo wielu Polaków. Czy te pieniądze nie powinny być jednak przekazywane bardziej racjonalnie, na bardziej polityczniejsze dla Polski i bardziej rozsądne cele? No, wydaje mi się, że to jest właśnie taki jeden ze sposobów, w jakich można się przed tymi roszczeniami bronić w ten sposób, pokazując stronie żydowskiej, tym żydowskim rasistom, że nie mamy zamiaru być wobec ich żądań wierni. Wreszcie, prowadzimy politykę paszportową od 20 lat bardzo otwartą dla środowisk żydowskich, zwłaszcza dla tej emigracji, która uciekała z Polski i w czasach stalinowskich, i w roku i po 56 roku, i po 53 po śmierci Stalina, i po 68. Czy rzeczywiście władze polskie muszą taką szczodrą ręką rozdawać paszporty polskie tym, którzy Polskę opuszczali, no nie czując się z nią w ogóle związani? Czy my w ten sposób nie tworzymy jakichś podstaw tutaj kadrowych pod piątą kolumnę w Polsce, pod przyszłą Judeopolonię? No, wydaje mi się, że można by się nad tym zastanowić. Wreszcie, jest przy ministrze spraw zagranicznych taki urząd pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktu z diasporą żydowską. Wcześniej ten pełnomocnik był przy rządzie, obecnie jest tylko przy ministrze spraw zagranicznych. Po co ten urząd jest? Przecież partnerami dla Polski są inne państwa, a nie jakaś diaspora żydowska rozsiana po całym świecie. Skąd ten przywilej? Skąd to uprzywilejowanie? Odnoszę wrażenie, że ona pracuje nie dla Polski, tylko przeciw Polsce, bo jak my mamy kontakty z diasporą, to i diaspora ma z nami, w związku z tym może wpływać i żądać od Polski. Po co nam taki urząd? Operetkowy urząd, zupełnie urząd w moim przekonaniu zbędny. No wreszcie możemy się przeciwstawić w sposób radykalny, ale jak najbardziej ugruntowany w naszej praktyce prawnej i ustawodawczej. No możemy wrócić do tej ustawy, która była już wniesiona w ubiegłym roku i którą PiS odrzucił, a opozycja nawet nie chciała nad nią głosować i wyszła z sali. Możemy do niej wrócić i jeszcze raz wnieść do Sejmu projekt ustawy blokującej wszelkie żądania żydowskie dotyczące właśnie tego mienia bezspadkowego. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Więc, proszę Państwa, sądzę, że mamy legalne środki, którymi możemy się posłużyć przeciwko tym żądaniom żydowskim. Co więcej, są to środki, które stanowiłyby pewien sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy popierają te żydowskie żądania, że Polska łatwo się w tej sprawie nie podda i będzie robiła wszystko, żeby się tym roszczeniom przeciwstawić. I ja jeszcze raz powtórzę. To nie są środki bez znaczenia. To są środki, które legalna władza w Polsce ma i powinna ich w moim przekonaniu użyć. Oczywiście, proszę Państwa, może ktoś zadać pytanie, czy my się nie porywamy z motyką na słońce. Czy żydowskie lobby polityczne w Ameryce nie jest przypadkiem aż tak silne, że te wszystkie nasze tutaj działania no, będą jak wierzganie przeciwko ościeniowi? No nie sądzę, dlatego że po pierwsze, żeby zbadać, stwierdzić, jaka jest rzeczywiście ta siła żydowskiego lobby w Ameryce wobec Polski, to trzeba to sprawdzić. Bo na razie to wszystko polega tylko na tym, że tamta strona zgłasza roszczenia, władze amerykańskie je popierają, ale jak dalece władze amerykańskie są skłonne te roszczenia popierać przeciwko Polsce, sojusznikowi swojemu, to my tego nie wiemy. I to trzeba zbadać. I właśnie te działania, o których mówiłem, służyłyby temu wybadaniu, jak dalece amerykański sojusznik jest wiernym sojusznikiem, jak dalece jest rzetelnym sojusznikiem wobec Polski, a jak dalece jest skłonny sprzedać nas właśnie temu lobby żydowskiemu. Ale
dopóki się takiego rozpoznania bojem nie uczyni, to tego nie będziemy wiedzieć. To będziemy polegać na właśnie jakichś takich żądaniach, na nagłaśnianych oskarżeniach, na propagandzie, ale nie dowiemy się, jak dalece sojusznik amerykański gotów jest w tej mierze nie ustępować temu lobby i nie sprzedawać Polski żydowskim rasistom. I dlatego uważam, że to jest sprawa ważna, żeby rząd takie działania podjął. I jeszcze jedna sprawa. No, nie można tego bagatelizować i powiedzieć sobie, że te żądania żydowskie to jest jakieś roszczenie, to jest jakieś urojenie polskich antysemitów, którzy dmuchają na zimne i się boją, prawda, tego, czego się nie powinni bać. Otóż absolutnie nie. Przypomnę, że koncepcja judeopolonii to nie jest wymyślona przez polskich antysemitów, tylko to jest koncepcja, których 5 prób do tej pory już miało miejsce w historii. 5 prób realizacji tej judeopolonii w Polsce i ta próba, którą dziś obserwujemy, jest próbą 5. I jest próbą w moim przekonaniu najbardziej groźną, najbardziej poważną i najbardziej szybko, rychło nam zagrażającą. Piszę zresztą również o tym w swojej książce, którą tym z Państwa, którzy to Was interesuje, po prostu polecam. Dziękuję.